To niesamowite, jak wiele jest w naturze symetrii i jak trudno czasami oddać ją na kartce. Na szczęście możemy pomóc sobie trochę technologią i zaraz pokażę Wam, jak przy pomocy iPada narysować idealnie symetrycznego motyla. Prawie jakbyśmy rysowali z natury. Witajcie w trzecim odcinku rysowania z mru na iPadzie. Dzisiaj pozostajemy w tych pięknych okolicznościach przyrody i narysujemy coś związanego z naturą, mianowicie pięknego motyla, idealnie symetrycznego. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Zaczniemy od apki Pinterest, w której już znalazłam sobie, jak widzicie, wizerunki motyli. Użyjemy skrótu, by użyć jednego z tych motyli do inspiracji. I wracamy do Procreate'a. Nowy plik. Włożymy sobie zdjęcie tutaj. Użyjemy teraz nowej warstwy i spójrzcie, dotykając dwoma palcami warstwy z motylem, z rysunkiem, możemy trochę zwiększyć jej przyświtywanie, więc będzie łatwiej odrysować kształt. Wezmę sobie taki delikatny ołóweczek 6B, mięciutki. I teraz trik. W Canvas znajdziecie Drawing Guide. Wybierzcie opcję Symetria. Ja tu mam już całkiem nieźle ustawioną. I teraz nie trzeba rysować dwa razy. Spójrzcie, wszystko co odrysuję pojawi się powielone po drugiej stronie ekranu. W ten sposób możemy troszeczkę się pomęczyć z jednej strony ze szczegółami. A jak widzicie, wybrałam specjalnie takie kredki i ołówki, żeby ten efekt był taki, jakbym rysowała na kartce. Trochę zwiększymy ten pędzel. Teraz trochę pokoloruję. Nie trzymam się tutaj tak z ogromną precyzją szczegółu, bo chcę Wam pokazać ogólny koncept, ale oczywiście możecie cyzelować ile chcecie. Super. A teraz spójrzmy na chwilę jeszcze na kolorystykę tego motyla. Możemy wybrać kolory z probnika, dodać nową warstwę i teraz trochę przyszaleć. No może taką właśnie gwaszem. O! Weźcie pod uwagę, że warstwa, w której będziemy kolorować skrzydła, znajduje się pod szkicem. Możemy zachować sobie tylko szkic i zobaczyć, jaki będzie efekt końcowy. Tutaj specjalnie robię to na innej warstwie, żebyście zobaczyli, że akurat fajny efekt da odejście teraz od tej symetrii rysunku w kolorowaniu, będzie bardziej naturalnie. Trochę jeszcze żółtego, tu i ówdzie. No i jeszcze taki akcencik
czerwieni. Możemy troszeczkę tutaj sobie poczyścić to, co nam nie wyjdzie. Pamiętajcie, wszystko można cofnąć dwoma uderzeniami palca. Na koniec, żeby nie było już widać naszej linii pomocniczej, ją wyłączam. I mamy takiego pięknego motyla. Muszę się już chyba zbierać, bo zaraz przyjdzie burza, ale jak widzicie, nie zajęło nam to wiele czasu. Spróbujcie sami. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!